Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę top 6 darmowych programów, które każdy komputer powinien posiadać. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Pierwszy program na naszej liście to przeglądarka internetowa. Tak naprawdę. Systemy Windows mają wbudowaną przeglądarkę internetową. Windows, od już Windows 10 jest Microsoft Edge, i tak zostało też w 11. Na 7, no wiadomo, już te czasy tam był Internet Explorer, który jest na obecne czasy już niemożliwe go używać, bo jest przestarzały. Ale pierwszym właśnie programem jest przeglądarka internetowa. Po prostu warto się nad tym zastanowić, jaką przeglądarkę chcemy używać, wypróbować różnych. Niekoniecznie właśnie wbudowany Microsoft Edge Windowsa może nam odpowiadać, także zalecam pobrać i spróbować zacząć używać po prostu innych przeglądarek. Ja osobiście korzystam z przeglądarki Google Chrome, a inne darmowe, popularne przeglądarki to Opera, Firefox czy Brave Także Chroma można pobrać pisując przeglądarkę Google Chrome i tutaj pierwsze wyszukiwanie od góry wybieramy pobierz Chrome zostanie pobrany plik na dysk i po prostu potem ten plik otwieramy i instalujemy sobie z niego Chroma ja już mam go zainstalowanego także przerwę sobie ten proces kolejny darmowy program, który każdy komputer powinien posiadać to LibreOffice a jest on darmowym pakietem oprogramowania biurowego odpowiednikiem płatnego programu Microsoft Office. Aby pobrać ten pakiet Office, wpisujemy sobie lipr w opis, wyszukiwarkę, bierzemy pierwszą pozycję od góry i następnie klikamy duży przycisk pobierz i pobierz. U góry jest najnowsza wersja, pobierz wersję 7.6.2 w tym wypadku i pobieranie nam się rozpoczęło. Następnie należy otworzyć ten plik. I zainstalować. Ja już LibreOffice sobie zainstalowałem. Tak wygląda główne okno programu. Możemy utworzyć dzięki niemu program. Dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentację, rysunek, formułę i bazę danych. Czyli jest pełen zakres jak w płatnej wersji Microsoft Office. Sam edytor tekstu wygląda również bardzo. Podobnie i pracuje się na nim intuicyjnie, także uważam, że jeśli ktoś nie chce wykupywać płatnej licencji Microsoft Office, to powinien posiadać na swoim komputerze bezpłatny pakiet Office LibreOffice. Kolejnym programem, jaki każdy komputer powinien mieć, jest czytnik plików PDF firmy Adobe. Nazywa się on Adobe Acrobat. Aby go pobrać, wpisujemy w wyszukiwarkę Adobe PDF na przykład. I tutaj sobie właśnie klikamy, a następnie na stronie już Getadobe.com, klikamy pobierz program Adobe Reader i potem sobie instalujemy z pobranego pliku. Ja już mam go zainstalowanego, wygląda on tak. Po prostu otwiera nam dokumenty PDF, które są ma no, bardzo powszechnie używane, czy to jakieś potwierdzenie, transakcji z banku, czy inne. Etykieta in post. Jest to najpopularniejszy program, właśnie, do odtwarzania dokumentów w formacie pdf do odczytu. Jest w pełni darmowy. Posiada również wersję płatną do edycji i. Konwersji plików PDF. Kolejnym darmowym programem, który powinien być na każdym komputerze jest program 7 Zip, który jest archiwizerem o otwartym kodzie źródłowym, czyli mówiąc prościej, jest programem pozwalającym spakować jeden plik lub zestaw pliku. Dzięki temu mamy dwie korzyści. Wiele plików może znaleźć się w jednym pliku i dodatkowo plik ten jest skompresowany czyli zajmuje mniej miejsca na naszym dysku twardym często właśnie również pracując na komputerze pobierając pewne rzeczy możemy na się natrafić na plik który jest archiwum plików i właśnie konieczne jest do niego użycie programu do wypakowywania takiego pliku program 7zip wygląda tak kolejnym programem który powinien być na każdym komputerze jest program WLC Media Player jest to odtwarzacz multimedialny rozwijany przez firmę Videolan I właśnie wśród obsługiwanych formatów znajdują się m.in. OGG MPG, DivX, MP3 i inne może również odtwarzać filmy z płyty DVD oraz VCD także ten program bardzo polecam, posiada on budowane w siebie kodeki zestaw kodeków nie trzeba doinstalowywać tego osobno wystarczy zainstalować program WLC Media Player i możemy odczytywać już pliki multimedialne, wideo, wykorzystujące różne kodeki wideo. Tak naprawdę nie spotkałem się jeszcze z formatem pliku, z którym ten program by sobie nie poradził. Odtwarza pliki również muzyczne, oprócz wideo. Także również do tego celu można go wykorzystywać. Jak również potrafi otworzyć Steamy wideo z internetu. Także to też jest jego zaleta. I ostatnim programem, jaki polecam, aby znaleźć się na każdym komputerze jest program IrfanView. Jest to program służący do przeglądania i podstawowej edycji plików graficznych. Program ten pobierzemy wpisując. Irfan View i na stronie tutaj klikniemy sobie download i program nam się zaczyna pobierać i potem go z tego pliku wystarczy zainstalować jeśli go odtworzymy wygląda on tak właśnie może służyć jako zastępstwo domyślnego programu do otwierania zdjęć w programie Windows 10 i Windows 11 mnie ten domyślny irytuje i... Nie tylko z tego powodu, ale również z innych, wolę korzystać właśnie z takiej przeglądarki fotografii. Funkcje, jakie ten program posiada i z których często korzystam, to m.in. zmiana np. wielkości, rozmiarów w Excelach zdjęcia. Możemy sobie używając funkcji resize, resample, zmniejszyć i zrobić taką miniaturkę z jakiegoś większego piku graficznego, czy też zdjęcia. Zdjęcie często, jeśli chcemy je przesłać za pomocą maila, mamy kilka zdjęć. Potrafią one bardzo dużo zajmować. Nie zawsze taka, taki rozmiar i jakość zdjęcia jest nam potrzebna. I tym programem można wygodnie takie zdjęcie zmniejszyć wymiarowo i również wagą piku. Aby właśnie to zrobić, to raz możemy zmniejszyć do odpowiedniego wymiaru w pikselach a2 wybierając file save as możemy sobie właśnie wybrać do jakiego typu chcemy zapisać mamy tu szeroki wybór plików graficznych bmp gif jpg png to najpopularniejsze a tutaj w okienku obok możemy właśnie zmienić kilka ustawień a jeśli chodzi o rozmiar ostateczny pliku Możemy właśnie wymusić, to też jest fajną opcją, po prostu konkretny rozmiar i wtedy suwaczek jakości jest niedostępny, bo po prostu program będzie się kierował dobierze jakość automatycznie do rozmiaru pliku w kilobajtach, jaki chcemy, lub po prostu możemy wybrać sobie jakość ręcznie w procentach od 1 do 100% jak dane zdjęcie chcemy jego jakość pogorszyć, czyli skompresować tak naprawdę ten plik, aby zmniejszyć jego rozmiar zajmowany. Na dysku. Także to by było w tym filmie. Pokazałem Wam dziś top 6 darmowych programów, które uważam, że powinny znaleźć się na każdym komputerze. Jeśli wideo było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy znasz te programy, czy może znasz jakieś alternatywy do tych programów, jakie pokazałem i je lubisz, lub proponujesz jeszcze jakieś inne programy, aby znalazły się na każdym komputerze. Podziel się z tymi, z innymi, napisz to w komentarzu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i do oglądania innych filmów na tym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.